No. O Jezu, jak ja lubię takie instrumenty nowoczesne, kochani, bo to człowiek się nagada, ale z przyjemnością, kochani. Ja bardzo lubię takich turystów, którzy przyjeżdżają tu z pasją, z chęcią, żeby obejrzeć, żeby wysłuchać, żeby, kochani, dotknąć tej historii, dotknąć ją, namacać, popatrzeć. Jak ja oprowadzam tu turystów, to oni mówią, proszę pana, też mi powąchać, bo tu ładnie pachnie. W koło małym mamy sosnę taborską, sosnę królewską, lasy świerkowe, a więc bardzo zdrowe powietrze. Kochani, nasze muzeum oczywiście ma określone środki, określone finanse, ale dzięki pomocy wspaniałej pracy tutaj Muzeum Zamkowego w Malborku, które jeszcze raz chciałbym bardzo przywitać oficjalnie, możemy wystawić piękną wystawę. Wystawę, która, kochani, dotyczy tych ziem. Tu, gdzie my mieszkamy, tu, gdzie my żyjemy. Żył ktoś inny. Żyli Prusowie, żyli Niemcy, żyli Ormianie, Litwini, ale każdy się czuje tym Prusem. Tak jak oprowadzałem przez wiele lat w Malborku, podszedł do mnie Niemiec, rozmawialiśmy o tych Prusach wschodnich, on mówi, proszę pana, ja nie jestem Niemcem. I ja mówię, o Jezu, no to ktoś pan jest. Mówi, ja jestem Prusem. A wie pan co? To możemy sobie ręce podać. Bo ja też jestem Prusem. Ja jestem ze Strudy. O! Ale mówię, skąd pan tak dobrze mówi po polsku? Mówi. Mówi, bo my, jako małe dzieci, byliśmy Polacy, byli Litwini, Ormianie, Żydzi. I my jako mali, żeśmy się śmieli ze swoich języków. A ja zobaczę pan, troszeczkę starszy się robię i ja sobie to wszystko przypominam. I kiedy ja wjadę w te Prusy i właśnie powącham to wszystko, to żal. Żal, żal i tęsknota. Ale, kochani, jak to w historii bywa, jak to w bitwie pod Grunwaldem, jak to w II wojnie światowej, są wygrani i przegrani. Teraz jest pokój. Cieszymy się tym pokojem, cieszymy się dobrą sytuacją, że każdy może przyjechać, odwiedzić sobie, obejrzeć. I tak mamy, kochani, właśnie z tą naszą wystawą Prusowie, życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII i XV wieku. Bardzo pragnę przywitać delegację pana dyrektora muzeum, profesora Józefa Hochleitnera oraz kustosza wystawy pana Zbigniewa Sawickiego. Pozwolicie, że oddam głos tutaj, opowie wam dokładnie, co tu będziecie. Że mogę zaprezentować wystawę, która powstała w naszym muzeum kilka lat temu, również w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej tutaj w Stenbarku. Myślę, że będzie doskonałym uzupełnieniem tutaj widocznej ekspozycji. Pokazujemy oczywiście troszeczkę inne zabytki, związane bardziej z kulturą materialną, z życiem codziennym, z kulturą mieszkańców tych ziem, ale przywieźliśmy ze sobą również własną broń. Wystawa oczywiście w zdecydowanej większości powstała z materiałów pochodzących z naszego muzeum. Kilka obiektów, szczególnie cenne, w trakcie oprowadzania państwu pokażę, pozyskaliśmy w postaci użyczenia z Muzeum Narodowego Morskiego w Gdańsku. Pojedyncze egzemplarze pochodzą również z Muzeum Walii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Gros zabytków pochodzących, pokazywanych na wystawie pochodzi z naszych badań w Białej Górze. To parę lat temu odkryte stanowisko, osada, grodzisko. Od 2007 roku bardzo intensywnie badane. No, dostarczyło naszemu muzeum i tutaj na wystawie i na wystawę no, bardzo liczny zbiór zabytków. Będę po kolei każdą gablotę omawiał i pokazywał. Także tego stanowiska praktycznie rzecz biorąc pozyskaliśmy cały materiał związany z tą popularną kulturą materialną i właśnie taką, którą można
jakby wiązać z życiem codziennym tych mieszkańców. Wystawa Prusowie, życie, kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII-XV wieku to jakby już powoli zaczyna robić się cykl wystawowy. Parę lat temu, nie wiem, 10-12 lat temu powstała pierwsza wystawa Pacifica Terra, Słowianie, Prusowie i Wikingowie u ujścia Wisły. Ona wówczas przedstawiała kulturę materialną wczesnośredniowiecznej Pomezanii, rejonu tutaj Malborka, Kwidzyna i Elbląga. Poszliśmy o krok dalej, postanowiliśmy na drugiej wystawie pokazać już przejście z okresu wczesnośredniowiecznego do takiej pełnej kultury średniowiecznej, sięgającej nawet XV wieku. Wystawę rozpoczynamy od takiej niewielkiej prezentacji mieszkańca, pierwotnego mieszkańca tych ziem, Prusa. Nie zachowało się za wiele ikonografii pokazującej wygląd, sposób ubierania się, a tym bardziej nie za wiele też wiemy o kulturze tych mieszkańców. W Malborku znajduje się fryz przedstawiający od około 1500 roku przedstawiający jakiś fragment walki z krzyżakami. Tam w dalszej części wystawy będzie zaprezentowane. Najbogatsza ilustracja i bogactwo, że tak powiem, przedstawień Prusów znajduje się na drzwiach gnieźnieńskich. Kilka kwater, dokładnie trzy, poświęcone są świętemu Wojciechowi i na tej podstawie postanowiliśmy tego Prusa tutaj pokazać i przedstawić. Nie będę tego wstępu już za bardzo przedłużał. Zapraszam, że tak powiem, do pierwszej gabloty. Zapraszam, proszę bardzo. Powolutku. Ta gablota poświęcona jest takim, że tak powiem, bezpośrednio Prusom. Naczynie zasobowe z dużą ilością zboża pochodzi z grodziska pod Kwidzynem w Waldramie. W takich naczyniach przechowywano zboże. Używano żaren rotacyjnych. Akurat tam to fragment tego żarna pochodzi z Białej Góry. No, wygląd samego Prusa no, może budzić różne kontrowersje. Ale jak mówię dalej na tych ilustracjach i ikonografii, to mniej więcej tak mogli wyglądać ówcześni mieszkańcy. Tutaj pokazano przykładowo drzewo genealogiczne linii Kleców. Wielka akcja osadnicza krzyżaków rozpoczęła się w XIV wieku. Wprowadzano osadników z Niemiec, właściwych ze Śląska, ale oczywiście zaangażowano jakby do tworzenia zrębów gospodarczych, ekonomicznych tego państwa również dostojników pruskich nobiles. Przechodzili po prostu na stronę krzyżaków, otrzymywali nadania ziemskie, prawdopodobnie grody i w ten sposób postępował proces kolonizacji tych ziem. Wcześniej na wstępie wspominałem, że do zabytków 90% pochodzi z takiego stanowiska pod Malborkiem. Nie z samej stolicy, ale tutaj zapisany jest jako zamek. To jest ta osada opadana przez nas w Białej Górze od kilku lat. No, penetrujemy teren wokół tego stanowiska bardzo dokładnie. Nic podobnego o takiej skali i takiej ilości zabytków, jak do tej pory nie znaleźliśmy. Samych zabytków wydzielonych, tych drobiazgów, które tutaj pokazujemy, ma około 100 tysięcy, dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy fragmentów ceramiki. Podstawowe, no mamy oczywiście wybór noży, praktycznie nie ma sezonu badawczego, żebyśmy nie wydobywali ziemi kolejnych. Tu jest tylko pokazany pewien wybór sięgawostek. W tym przypadku udało nam się uratować noże z pojeściami. Zawsze są to spekulacje, czy one zostały wykonane, jak to mogło wyglądać. W tym przypadku konserwatorskim pozwolimy nam to uratować. Poza
osełki do ostrzenia noży, kos, różnych innych narzędzi. Pod numerem 3 fragmenty naczyń drążowych, no, odezwiedzimy o najwyższym statusie mieszkańców tej osady. Po prawej stronie pokazane, ale bardzo dużo więcej rozpoznaliśmy, te pomarańczowe kolory to wykopy archeologiczne z 2007-2008 roku. Tutaj na tej zdjęciu pokazany jest Nowiąc, 10 km na południe od tego stanowiska, od tego kółeczka znajduje się Marmo. Do 1280 roku w Zatyrze znajdowała się konturia z konturem. Dopiero po wybudowaniu się fragmentu zamku wysokiego w Marmoru przeniesiono konwent właśnie z Zatyru do Marmo. No, poproszę dalej. Czym zajmowali się mieszkańcy tej osady? No, bardzo wieloma sprawami. Tutaj pokazujemy wybór zabytków związany z rybołówstwem. Ogromne ilości, dziesiątki ciężarków wołowianych. Kto wędkuje, to prawdopodobnie doskonale to kojarzy, bo w ten sposób obciąża się właśnie żyłki, wędek i tego. Tutaj no, ta ilość tego i sposób kształtowania tych ołowiów wskazuje na to, że właśnie chyba były zaciskane na sieciach i obciążały sieci. O skali i wielkości pławianych ryb świadczą te haki i rozmaitego harmonika. Profesor Daniel Makowiecki prowadzi do tej pory badania zostałości biologicznych ryb na podstawie kręgów i innych elementów, jakie zachowały się w ziemi. Odmawiano sumy od długości 250 cm. Potem to też był tak chyba znakomitym dowodem na to, że można było takie ryby wyciągać. Sam wędruję w Norwegii i wiem, że jakich narzędzi się używa, jakie można wyciągnąć. Także z pozostałości ryb, to mamy tutaj wszystkie gatunki. Ciekawostek, no na pewno był miesiąc, ale zupełną rewelacją jest to, że odbawiano również dobrze. Delta Wisły, czyli współczesne żuławy, były troszeczkę inaczej uszatowane. Były uczone, że te ryby migrowały i spływały bardzo głęboko w deltę. Także no, takie rzeczy biorąc, nawet ryby morskie były odbawiane. Tu jest zupełna ciekawostka, raczej znana ze stanowisk i miejscowości nadmorskich Elbląg, Gdańsk. Jest zaskoczenie, że w dużych ilościach zostały te przedmioty drobne znajdowane również i do tej pory znajdujemy również w Białej Górze. Są to tak zwane klamaki szkódnicze, Sinders, służące. Tutaj podano przykład, prawie niedawno odkryto w Zielonej Bramie w Gdańsku fragment ściany chałupy, gdzie pewnie użyto fragment złożony do budowy i in situ można zobaczyć, w jaki sposób były mocowane te klamerki no, w burtach łodzi. Otóż no, budowano z desek burtę łodzi, między szpary wkładano specjalny mech, dociskano listwami i tymi klamerkami, że tak powiem, jeszcze bardziej ściągano. Rozklepane, te rozłożone prawdopodobnie albo były przygotowywane dopiero do takiego montażu. Te pozaginane, być może trudniała burta, posypała się i spadły na ziemię. No jak to jest? Pokazujemy to raczej łódź rzeczna lub przybrzeżna. Natomiast przybyciem tutaj krzyżaków, rozwojem bardzo pojawia się zupełnie nowe te łodzie, tak zwane kowi. Tutaj na tej polichromii kryzyńskiej, co prawda nie widać tych kamerek, ale właśnie do takich łodzi były stosowane. No tutaj jest ciekawostka, taki skrót, nawet wykadrowany tylko fragment z obrazu zaginionego urządzenia Marmora z 1480, tutaj akurat podaję. Ciekawostka, na pierwszym
tak wysoki z Madonną, którą kilka tygodni temu otworzyliśmy w Malborku. Płynąca koga i proszę powiedzieć, co tam za daleko? Nie. No Łódź to tam. Pytanie, czy płynie Wisłą, czy Nogatę. Słynny Kościół Pomorski. Kościół Mariatus, tak. Także no przepiękny skrót. Mamy wszystkie elementy. No tutaj ta gablota jest wyjątkowa. Przedstawia kwestie związane z handlem, transportem, ze szlakami handlowymi. Gro, oczywiście ten masowy towar przewożono rzekami, jako jedyne nadawały się, i były szerokie i dzikie, do spławiania towaru właśnie takimi łodziami, które można było zobaczyć w poprzedniej gablocie. Pozyskaliśmy z Muzeum, z Narodowego Muzeum Morskiego kontenery średniowieczne, oryginalne beczki wydobyte z okrętu, który zatonął w Zatoce Gdańskiej. Słynny miedziowiec, odkryty i eksplorowany przez Muzeum Morskie w latach 70. Wyciągnięto dziesiątki takich beczek. Setki prawdopodobnie takich przedmiotów, które tutaj pokazujemy. Szczęście w nieszczęściu. Statek zatonął prawdopodobnie w czasie burzy sztormu. Zatonął, ale został oblany średniowieczną smołą. Dzięki temu w tak doskonałym stanie zachował się do naszych czasów. Oczywiście wymagało to prac konserwatorskich, ale nie ma tutaj żadnego trendu nowego. Oryginalne, prawdopodobnie XIV-wieczne beczki. Z ciekawostek są adresaci, Polaki nawet, nadawcy tych towarów. Tak zwane merki na tych beczkach wskazują, kto wysłał. Kupcy turyści wysłali towar do Gdańska. Przeładowano pewnie w Łodzi Śródlądowej na Hogę, która zatonęła. Dzięki temu wiemy nawet, kto nadał te towary. Co wsadano? Produkty, wyroby z miedzianych, placki brązowe lub takie półprodukty, rudy żelazy już przetopione. Wkładano prawdopodobnie właśnie do takich beczek, jak kontenery są ogromne, to znoszono to na pracach, na jakichś nosiłach, znoszono na owe. Wiadomo, że handlowano w średniowieczu słoty północy, czyli bursztyny. Od czasów starożytnych, wówczas powstał szlak bursztynowy. No, w okresie średniowiecza również wielka bitwa, czy tego opanowaniem, wydobycie i handel bursztyny po prostu przynosiło to ogromne pieniądze. No, powszechna moneta z krzyżakami na tych terenach pojawia się srebrna i to na początku przynajmniej bardzo dobrej jakości moneta, kwadraty krzyżackie. Jednostronnie bite monety. Akurat te cztery pochodzą z białych gór. Mamy pięć egzemplarzy. Dwa lata temu szalonka krzyżackiego wydobyliśmy tak, że baza się powiększy. I handlowano również solą, także na stanowisku wydobywamy do tej pory ogromne ilości przedmiotów związanych z budownictwem. Nie mamy w Białej Górze murowanej konstrukcji żadnej, którą można by było jeszcze jakimś murem, ścianą. Jest nazywnik bruzowiskami, są to skupiska takiego bruzu ceglano-dachówkowo-kamiennego. Ja przypuszczam, że ten zamek mógł być rozebrany w tym momencie, cały materiał spławiony drogą do Malborka. Wydaje się, że zapotrzebowanie tej nowej stolicy, czy może jeszcze nie stolicy, ale zamku członkowskiego, a później w przyszłości grupy stolicy państwa krzyżackiego zmuszało wszystkich okolicznych po prostu do dostarczenia wszelkiego rodzaju materiału. No jak mówię, wydobywamy ogromne ilości kości, szpitry, różnego rodzaju pęty, klamry, to jest cała masa. Jeżeli mamy budynki, bądź drewniane, bądź murowane, to muszą być również drzwi, zamki, klucze.
również ogromne ilości kluczy. Proszę zobaczyć, praktycznie nie ma żadnego powtarzalnego klucza. Średniowieczne pusty tak wyglądały. Także bardzo starannie wykonane. Te tutaj na dole, to są wnętrza tych budek, także tak, oczywiście wszystko poddawane bardzo, bardzo gruntownym pracom konserwatorskim. Tymi sprawami wówczas najprawdopodobniej zajmowali się kowale. A to tak więc jubilerzy średniowiecza i bez ich umiejętności, no ta kultura nie wyglądałaby właśnie tak bogato i tak różnorako, jak tutaj prezentujemy. To również bardzo małe rzeczy, te pod numerem 4, prawdopodobnie małe tapicerskie gwoździki, być może jakiś fotel, krzesło czy czegoś takiego. Małe, drobne, brązowe aplikacje okucia, szkatułek, skrzyneczek, czegoś takiego. W średniowieczu również pięknie się ubierano. Na zdjęciu pokazujemy czwartego wielkiego mistrza, ale chyba najsłynniejszego, jakby twórcę państwa krzyżackiego tutaj na tych ziemiach, Hermana von Salce. To jest co prawda brązowy postać, czterech takich wielkich mistrzów stoi u nas na dziedzińcu Zamku Średniego, ale ten najlepiej odpowiada czasom, o których tutaj opowiadamy na wystawie. Zmarł w 1239 roku, nigdy w Maborku nie był, ale był znakomitym dyplomatą, znał cesarzy, papieży, także no, człowiek no, jak na ówczesne czasy chyba globalny, pełny, tak, światowy, tak jest. I dla ilustracji, no, wydobywamy na przykład ogromne ilości sprzączek. Część służyła zapewne do pasów, ale część, te większe, mogły służyć jako elementu uprzęży kolejskiej. To nawet trudno obecnie rozgraniczyć. Przedmioty bursztynowe, prawdopodobnie malutkie krzyżyki bursztynowe, paciorki. Zaskakującym znaleziskiem jest pod numerem 2, tutaj powiększona na tym. Malutka, zlepszona taczka herbowa. Za mała i za słaba, żeby utrzymywała płaszcz, ale prawdopodobnie był to rodzaj broszki czy ozdoby, czegoś takiego. No proszę zobaczyć, to praktycznie gołym okiem trudno dotrzeć, pod wykrywacza malutkie aplikacje brązowe wychodzą, pierścionki, obrączki różnego rodzaju. To z ciekawostek, również w tamtym czasie bawiono się i grano. W jednym przypadku ściana kostka do gry, że się połowa i bardzo nie mamy do tej pory złotych przedmiotów, ale dominuje brąz i oczywiście srebro w przypadku monet. Nie mamy się czym specjalnie tutaj chwalić, pod Grunwaldem z bronią, to jest pole bitewne. I co jest też zaskakujące, oczywiście nie wszystkie pochodzą z Białej Góry, część z Marborka, miecze akurat w tym przypadku z Jelonga, ale również w Białej Górze wydobywamy, no można powiedzieć, bardzo duże ilości broni. Pod dziewiątką trzy ogromne groty włóczni, bełty kurz, małe prawdopodobnie do łuku pod siódemką, koczatki rzucane konią pod nogi. Nie ma sezonu, żebyśmy nie znaleźli fragmentu ostrogi z kółkiem gwiaździstym. No, wydaje się, że mam do czynienia z kulturą rycerską, bo takich rzeczy nie znajduje się no, na zwykłym, jakimś nieskomplikowanym stanowisku. Po prostu no, bogactwo przeogromne. To, co na wstępie wspominałem. Jest jedna z kwater gnieźnińskich, która tutaj nam pokazuje przybycie świętego Wojciecha. Oczywiście to jest to dzieło sztuki, zabytek XI-wieczny, ale wygląd tych prusów, w tym naszym prusem chyba specjalnie nie odbiega. I to, co wcześniej mówiłem, na zawsze mamy kryształ, na przykład mówię, pokazujący jakieś fragmenty bitwy, krzyżaków z prusami. Tutaj dość czytelnie można zauważyć, to jest pisze. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na trzeciego od prawej, facetu genialny. Strzela do tyłu, no jest muszni, świeci, ale w okresie takim, że to jest ubrane, to się widać, jest spuszczone,
no jakby finałem tego całego zajścia jest prezentacja wcześniej wspomnianego Hermana von Salce, bardzo bogatym stroju. A obok postawiliśmy uboższego, prawdopodobnie brata Krzyżackiego. Zawsze na wystawach no, musi być początek i koniec. Tam jakby tą historię zaczął od tak, narrator w postaci Prusa, kończy Krzyżak. No, na mapce pokazane są wybór oczywiście no, dotychczas istniejących zamków, te najsłynniejsze Gwizdno, Sztum, Malbork, istniejące jak Elbląg, Gdańsk. No, polityka czy sposób podboju ziem pruskich był no, dość prosty. Usadowili się na ziemi chełmińskiej, później posuwali się na północ wzdłuż Wisły, pobudowali zamki i od tego momentu zaczęła się ekspansja krzyżacka na wschód. W ciągu praktycznie się na 50 lat udało im się podbić wszystkie plemiona pruskie. Ja bym chyba na tym zakończył, jeżeli mają Państwo indywidualne pytania czy do konkretnego zabytku, to bardzo chętnie odpowiem. No, fajne.